Witam Was serdecznie. Jesteśmy w krakowskim salonie fryzjerskim Ewy Fryc, która od jakiegoś czasu współpracuje z firmą DuoLife, odnosi niesamowite sukcesy, dlatego postanowiłam ją zapytać, jak ona to robi. Ewa, jesteś fryzjerem z iluletnim stażem? 27 lat. 27 lat. Tak, fryzjer-pasjonat. Tak. I trycholog. I trycholog, specjalizacja trychologiczna. A od ilu lat prowadzisz tutaj ten piękny salon? Nie, od 2010 roku. Prowadzę, natomiast wcześniej tu pracowałam, więc ja tu jestem ponad 20 w tym miejscu. 20 lat. Tak. Prawie pół życia. Widzimy tutaj w tle produkty DuoLife. Jak to się stało, że one w ogóle tu się znalazły? Przygoda oczywiście zaczęła się zdrowotna. Mój ukochany zawód to jest ciężka praca fizyczna. Dużo wyzwań zdrowotnych miałam, ja i moja rodzina. I tak znalazłam te produkty, natomiast nie przypuszczałam, że po pierwsze poradzę sobie z całą masą rzeczy, moja rodzina też je pokocha i jeszcze zrobię z tego użytek, drugą nogę biznesową. No właśnie, to mnie najbardziej interesuje. Jak ty to połączyłaś? Prowadzenie firmy, rodzina i jeszcze drugi biznes. W zasadzie bez większych problemów. Ja lubię pracować, lubię ludzi, mam ich tu dużo. Więc jak ja mam rozmawiać o toksycznej polityce albo o pogodzie, która nie każdemu pasuje, no wolę rozmawiać o rzeczach dużo bardziej interesujących, o poprawianiu odporności, naszym zdrowiu. Takie tematy najbardziej mi bliskie. A ile Ci to zajęło od takiej rejestracji, w sumie od podjęcia decyzji, że chcesz tutaj właśnie tworzyć tą drugą nogę biznesową do uzyskania stanowiska menadżera regionalnego? Ja przygodę zaczęłam zdrowotną i tak naprawdę przez rok ją kontynuowałam bez świadomości biznesowej. I to jest dla mnie bardzo istotne, bo ja swoje przekonanie do produktów zbudowałam nie na budowaniu finansowym, tylko na ich wartości. Także dla mnie, jeżeli ktoś uważa, że prostik nie działa albo któryś preparat nie działa, ma prawo tak stwierdzić, aczkolwiek no niech solidnie spróbuje. Niech solidnie spróbuje i ja pewnych rzeczy jestem tak pewna, że no to jest nie do podważenia. Czyli podstawy są mocne. Bardzo mocne, bo w tej firmie przede wszystkim broni się produkt. Tak. On jest bardzo dobrej jakości. Tutaj, żeby działać, warunkiem jest, trzeba lubić rzeczy premium i trzeba lubić ludzi proaktywnych, brać życie w swoje ręce. Takie proste, trochę dla niektórych patetyczne rzeczy, ale takie prawdziwe, pomagać i tyle. Nieść informacje ludziom, jeżeli się ma taką naturalną potrzebę dzielenia informacją o czymś dobrym, to po prostu wychodzi naturalnie. Mówisz o tym, fryzjer mówi, całe życie coś poleca, coś kogoś. To jest nasza praca, więc po co ja mam polecać produkt w aptece, gdzie wcześniej to robiłam, prawda? Natomiast potem, jeżeli trafiłam na coś dobrego, to dla mnie to jest rzeczą naturalną polecać to, z czym pracuję, co sprawdziłam. Tak po prostu. I tym sposobem część pieniędzy z tego produktu wraca do Ciebie. A przecież apteka nie dzieli się zyskiem. Nie dzieli się. Tak, dzieli się. Żaden ośrodek, który jest polecany przez fryzjera, oprócz Duo, nie dzieli się. Nie dzieli się, dokładnie. Także trzeba zauważyć tą zależność. Rozmawiamy codziennie z ludźmi o przeróżnych rzeczach. Dlatego to kwestia, to my decydujemy, o czym chcemy rozmawiać. Ludzie teraz chcą rozmawiać o zdrowiu, o profilaktyce, o rozwiązaniach. Zawsze tego szukają. Ewa, nagrywamy ten materiał w czasie pandemii. Jest w tej chwili 13 listopada, piątek 13, szczęśliwy dzień. Jak to jest z obrotami we fryzjerskiej, w ogóle z branżą beauty? Czy zauważyłaś różnicę? Jest ogromna różnica. Do mnie działanie biznesowe w Duo, które prowadzę, tak naprawdę dotarło w pierwszym etapie pandemii w marcu, gdzie ja się nie spotkałam z czymś takim, żebym ja nie mogła pracować. Dla mnie nie było ograniczeń, ja po jednym, drugim dziecku bardzo szybko wracałam do pracy. I to było takie doświadczenie, które muszę utrzymać 100 metrów w centrum Krakowa. Nie jest to łatwe. Mam pracowników, ciąży na mnie odpowiedzialność i dopiero wtedy do mnie dotarło, co ja mam za potencjał, bo ja już wtedy miałam pozycję menadżera, gdzie tak naprawdę można spokojnie za to żyć, prawda? Tak.
Także to już jest fajne wynagrodzenie. Mogę połączyć to, co lubię, czyli uwielbienie do rzeczy dobrej jakości, do celebrowania zdrowego trybu życia. Mogę to wszystko połączyć i jeszcze zrobić z tego korzyść majątkową, prawda? Więc dla mnie to było tak jakby no oczywiste wtedy dopiero, prawda? Ja wtedy dopiero to doceniłam mocno. Oczywiście teraz jest kolejny częściowy lockdown. Po pandemii to nie wraca w ogóle. Ja się cieszę, że ja mam bardzo dużą bazę klientów, bo ja zawsze pracowałam z kalendarzem. Mam to szczęście, ale moi pracownicy tego nie mają. A jednak muszą pracować, muszą żyć. To, co widzimy wokół, co się dzieje, no to ja nie wyobrażam sobie, żeby nie mieć drogi zapasowej. Dla mnie tego typu droga, czyli przygoda z duo, gdzie koszty są marginalne albo żadne i nie wykorzystać takiej szansy, jak ktoś się dowiaduje, no to jest, to naprawdę nie jest mądre, no żeby tak, nie powiedzieć brzydziej. Z duo Life dostałaś co? Własny międzynarodowy sklep internetowy w branży zdrowia i urody. Więc oprócz tego, że masz produkty tutaj, które możesz polecać na to, żeby klientka miała piękne włosy, by ograniczyć jej ich wypadanie, no to jeszcze możesz dać inne rozwiązania zdrowotne. I chciałam tutaj zapytać, czy tutaj w tym biznesie, tej drugiej nozy, tak, o której mówimy we współpracy z Duolife, też zauważyłaś jakiś spadek związany z pandemią, czy może jest tak jak było, a może jest lepiej? No spadku nie ma. Nie ma spadku, wręcz jest tendencja wzwyżkowa. Bardzo dużo ludzi przyłącza się w dobie pandemii. Ludzie tracą pracę, ludzie dbają o zdrowie, rozumieją, co to znaczy profilaktyka, ale do tego musiało dojść, jak są konsultowani online przez lekarza. No mogą wziąć sprawę w swoje ręce. Świadomość dzięki temu ludzi się zwiększa i to jest bardzo istotne. Także to jest najlepszy czas na to, żeby to wykorzystać, prawda? Ten moment, czyli znowu wracamy do odporności, połączyć profilaktykę z wdrożeniem jakichś zdrowych nawyków, nie żyć w strachu, bo takie rzeczy jak wirusy no nie znikną, one cały czas z nami obcują. To jest kwestia doinformować się na ten temat, bo to jest jeszcze bardzo ważne, że w tej społeczności to nie jest tylko oferowanie produktu. To jest cały czas zwiększanie świadomości o tym, co się dzieje, prawda? O tym, co możesz zrobić ze swoim zdrowiem, jak możesz wyjść z wielu rzeczy, albo jak możesz wielu rzeczy uniknąć. I to jest... To wszystko się pięknie łączy, bo świadomość ludzi jest mała, bardzo mała, no i teraz bardzo dużo ludzi żyje w strachu, zupełnie niepotrzebnie, prawda? Czyli tak podsumowując, Duolife daje to, czego w sumie ludzie teraz szukają, rozwiązania na odporność, tak? Na podniesienie swojej odporności i też możliwości zarobkowe przez pracę online. Tak, tak. W sumie bez wywodzenia z domu. To już takie ostatnie pytanie. Co możesz powiedzieć, poradzić takim fryzjerom, czy osobom z branży beauty, którzy się zastanawiają, co tu zrobić, jak wykorzystać ten czas, kiedy i tak muszą być w salonie, ale no, tych klientów nie ma? No, żeby się otworzyli na takie propozycje. Żeby się otworzyli na takie propozycje, bo to, co się dzieje, to się nie zmieni. To się nie zmieni, wiele działalności się zamknie. Samo lockdown już jest niepotrzebny. Natomiast, żeby zaczęli słuchać, żeby przede wszystkim posłuchali o alternatywie, a nie zamykali się na dzień dobry, na hasło samo, soft marketing, MLM i tego podobne rzeczy, żeby po prostu wysłuchali, żeby dostosowali do siebie potrzeby. Nie każdy musi działać. No, dla mnie jest to po prostu samoistne. To się tak wszystko łączy, że znowu by było głupotą dbać o profilaktykę, a jednak nie wykorzystać tego. No ale to już jest prywatna sprawa każdego człowieka, natomiast no nie wyobrażam sobie nie słuchać, nie otwierać się, nie szukać rozwiązań. Nie szukać rozwiązań, tak. Dokładnie. Augusz, przeogromnie Ci dziękuję za tą wartość, którą nam tutaj dzisiaj dałaś i myślę, że wiele, wiele osób skorzysta z tego wywiadu. Serdecznie Was pozdrawiamy z pięknego krakowskiego salonu fryzjerskiego naszej trycholog Ewy Frytz i do zobaczenia w kolejnym wywiadzie.